Atomowe nawyki, rozdział 20. Wady tworzenia dobrych nawyków. Nawyki kładą fundamenty pod mistrzostwo. W szachach, tuż po opanowaniu podstawowych zasad poruszania się figur, gracz może się skupić na kolejnym poziomie gry. Każda zapamiętana informacja poszerza horyzonty dla sprawniejszego myślenia. Ta zasada sprawdza się w każdym przedsięwzięciu. Gdy znasz podstawowe ruchy na tyle dobrze, by móc je wykonywać bez namysłu, możesz zacząć zwracać uwagę na szczegóły. Pod tym względem, nawyki są podstawą każdego dążenia do doskonałości. Korzyści płynące z nawyków mają jednak swoją cenę. Na początku każde powtórzenie poprawia płynność, szybkość i umiejętności. Ale potem, gdy nawyk przechodzi w rutynę, stajemy się mniej wrażliwi na informacje zwrotne. Wpadamy w kolejne bezmyślnego powtarzania, wtedy zaś łatwiej przymykać oko na błędy. Jeśli na autopilocie potrafisz coś zrobić dostatecznie dobrze, przestajesz się zastanawiać nad tym, jak zrobić to lepiej. Zaletą nawyków jest możliwość wykonywania różnych rzeczy bez namysłu. Wadą zaś przyzwyczajanie się do robienia ich w określony sposób i nie zwracanie uwagi na drobne błędy. Zakładasz, że stajesz się coraz lepszy, bo zyskujesz doświadczenie. Tymczasem w rzeczywistości zaledwie wzmacniasz bieżące nawyki, a nie je doskonalisz. Co więcej, niektóre badania dowodzą, że po opanowaniu jakiejś umiejętności na ogół wraz z upływem czasu następuje nieznaczny spadek jej poziomu. Ta niewielka zniżka formy zazwyczaj nie jest powodem do zmartwienia. Nie potrzebujesz systemu umożliwiającego ciągłe doskonalenie techniki szczotkowania zębów, sznorowania butów, ani robienia porannej herbaty. W przypadku takich czynności, dostatecznie dobrze, zazwyczaj istotnie wystarcza. Im mniej energii wkładasz w prozaiczne sprawy, tym więcej zostanie ci jej na to. Co się naprawdę liczy? Jeśli jednak chcesz maksymalnie wykorzystać swój potencjał i osiągnąć poziom mistrzowski, będziesz potrzebował subtelniejszego podejścia. Nie możesz ślepo powtarzać tych samych rzeczy i liczyć na wyjątkowe rezultaty. Nawyki są koniecznym warunkiem mistrzostwa, ale niewystarczającym. Potrzebujesz kombinacji automatycznych nawyków i celowych ćwiczeń. Nawyki plus celowe ćwiczenia równe mistrzostwo. Jeśli chcesz stać się wielki, pewne umiejętności muszą wejść Ci w krew. Koszykarze muszą perfekcyjnie opanować podstawy dryblingu, zanim będą mogli przejść do nauki dwutaktu niedominującą ręką. Chirurdzy muszą ćwiczyć pierwsze nacięcie tyle razy, by móc je wykonać z zamkniętymi oczami i dzięki temu skupić się na setkach czynników, z jakimi mogą mieć do czynienia w trakcie operacji. Ale po opanowaniu jednego nawyku trzeba wrócić do etapu mozolnej pracy i zacząć rozwijać następne. Mistrzostwo jest procesem koncentrowania się na drobnych aspektach sukcesu. Powtarzaniu czynności aż do jej perfekcyjnego opanowania, a potem wykorzystania tego nawyku jako podstawy umożliwiającej przejście na kolejny poziom rozwoju. To, co już znasz, jest łatwiejsze, ale całość wcale nie staje się prostsza, bo wkładasz energię w kolejne wyzwanie. Każdy nawyk odblokowuje wyższy poziom umiejętności to niekończący się cykl. Choć nawyki są potężne, potrzebujesz jakiegoś sposobu na systematyczne kontrolowanie swojej sprawności, aby nieustannie się doskonalić. Właśnie wtedy, gdy zaczynasz odnosić wrażenie, że opanowałeś jakąś umiejętność po kiedy coś przychodzi automatycznie i przestaje ci sprawiać trudność, musisz uniknąć pułapki samozadowolenia. Rozwiązanie? opracuj system analizowania i oceniania jak analizować nawyki i wprowadzać poprawki w 1986 roku Los Angeles Lakers stanowili jedną z najbardziej utalentowanych drużyn koszykarskich ale rzadko wspomina się ją w tym kontekście zespół zaczął sezon rozgrywek 1985-86 NBA od Zadziwiającej pasy zwycięstw w stosunku do przegranych, 29 do 5. Eksperci twierdzili, że możemy stanowić najlepszy zespół w historii koszykówki, powiedział główny trener Pat Riley, po zakończeniu sezonu. Ku zaskoczeniu wszystkich, w 1986 roku Lakers utknęli w playoffach i pod koniec sezonu. Ponieśli dotkliwą porażkę w finałach konferencji zachodniej. Najlepszy zespół w historii koszykówki nawet nie zagrało mistrzostwo NBA. Po tym ciosie Rilly miał już dość wysłuchiwania, jak bardzo utalentowani są jego zawodnicy, jak świetny zespół mogliby stanowić. Nie chciał przebłysków doskonałości, po których następuje stopniowy spadek formy. Pragnął, by Lakers każdego wieczoru grali na miarę swoich możliwości. Latem 1986 roku opracował plan mający właśnie taki cel. Stworzył system, który nazwał Career Best Effort. Najlepszy wysiłek w karierze. W skrócie CBE. Gdy do Lakers trafiali nowi gracze, śledziliśmy ich statystyki w koszykówce aż do szkoły średniej. Nazwałem ten proces. Sprawdzaniem w ujęciu liczbowym szukaliśmy wiarygodnej miary umiejętności gracza, a następnie umieszczaliśmy go w planie naszego zespołu. Kierując się koncepcją utrzymania przez niego dotychczasowych statystyk, a potem ich poprawienia, wyjaśniał pat Rilli. Po określeniu bazowej formy gracza ryli wprowadzał bardzo ważny krok prosił każdego zawodnika, by w ciągu całego sezonu poprawił formę o co najmniej 1%. Jeśli mu się uda, będzie to oznaczało CBE, czyli największy wysiłek w karierze. Podobnie jak to miało miejsce w przypadku brytyjskiej drużyny kolarskiej, o której była mowa w rozdziale pierwszym. W zespole Lakers dążono do doskonałości poprzez stawanie się odrobinę lepszym każdego dnia. Rilly roztropnie podkreślał, że w CBE nie chodzi tylko o punkty i statystyki, ale o największy wysiłek pod względem duchowym, mentalnym i fizycznym. Każdy zawodnik był doceniany za pozwalanie przeciwnikowi na zderzenie, jeśli wiadomo było, że zostanie to uznane za jego faul, za rzucanie się szczupakiem po osamotnione piłki, za zbieranie. Biurki, bez względu na to, czy był udana, za pomoc koledze z zespołu, który dał się wyminąć pilnowanemu przez niego graczowi i za inne dokonania cichych bohaterów. Przykładowo załóżmy, że Magic Johnson w owym czasie gwiazda Lakers w trakcie meczu zdobył 11 punktów. Miał 8 zbiórek, 12 asyst i 2 przejęcia i 5 strat. Magic został też doceniony za czyn. Cichego bohatera w postaci rzucenia się szczupakiem po samotną piłkę plus 1. Przypuśćmy ponadto, że w tym wyimaginowanym meczu grał przez 33 minuty. Dodatnie wartości 11 plus 8 plus 12 plus 2 plus 1 łącznie dają 34. Gdy odejmiemy od tego 5 strat, 34 minus 5 otrzymamy 29. Na koniec dzielimy 29 przez 33 rozegrane minuty. 29 przez 33 to 879 tysięcznych. W przypadku Magica wartość CBE wyniosłaby 879. Była ona analogicznie wyliczana dla każdego zawodnika i wszystkich meczów, a. Trener prosił gracza o poprawienie w ciągu sezonu ich średniej CBE. Riley porównywał bieżącą wartość CBI nie tylko z poprzednimi występami, ale też z wynikami innych koszykarzy w lidze. Zestawiamy statystyki członków drużyny z przeciwnikami z innych zespołów grającymi na tych samych pozycjach, mającymi podobnie nakreślone zadania, mówił Riley. Komentator sportowy Jackie Macmullan napisał. O'Reilly chwalił najlepszych zawodników w lidze, co tydzień wypisując ich nazwiska grubymi literami na tablicy, a potem porównywał ich z analogicznymi graczami w swoim zespole. Dobrzy, kompetentni gracze na ogół osiągali wyniki powyżej 600, podczas gdy elita pokonywała próg co najmniej 800 punktów. Magic Johnson, który w trakcie swojej kariery zdobył 138 Triple Doubles, dosłownie trójka dwucyfrowych, chodzi o osiągnięcie trzech dwucyfrowych wyników w najważniejszych parametrach statystycznych meczu, takich jak zdobyte punkty, asysty, zbiórki. Koniec przypisu: często uzyskiwał wynik przekraczający 1000 punktów. Lakers składli też nacisk na postępy odnotowywane rok po roku tworząc historyczne zestawienie danych CBE. Zestawiliśmy listopad 1986 roku z listopadem 1985, aby pokazać graczom, czy radzą sobie lepiej czy gorzej niż na tym samym etapie poprzedniego sezonu. Następnie pokazaliśmy im wyniki z grudnia 86 zestawione z danymi listopadowymi powiedział Riley. System CBE został wprowadzony u Lakers w październiku 1986 roku. Osiem miesięcy później zespół wywalczył mistrzostwo NBA. W następnym roku Pat Riley poprowadził swoich graczy do kolejnego przełomowego osiągnięcia. Lakers zostali pierwszą od dwóch dekad drużyną, która wygrała ligę NBA dwa razy z rzędu. Ciągły wysiłek jest najważniejszym aspektem każdego przedsięwzięcia. Sposób na osiągnięcie sukcesu to nauczenie się prawidłowego robienia czegoś, a potem wykonywanie tego za każdym razem tak samo, rzekł Program CBE jest znakomitym przykładem skuteczności systemu analizowania i oceniania. Lakers już byli utalentowani. CBI pomogło im w pełni wykorzystać potencjał i zapewniło stopniowe doskonalenie nawyków zamiast ich powolnego pogarszania. Analizowanie i ocenianie umożliwia długofalowe doskonalenie wszystkich nawyków, uświadamiając popełniane błędy i pomagając w znalezieniu potencjalnych usprawnień. Bez analizowania możemy znajdować wymówki, racjonalizować i się okłamywać. Nie mamy danych pozwalających szacować, czy radzimy sobie lepiej czy gorzej niż poprzedniego dnia. Niezależnie od dziedziny, jej najwybitniejsi przedstawiciele stosują różnego rodzaju metody analizowania i oceniania, a proces ten wcale nie musi być skomplikowany. Kenijski biegacz Eliud Kipocze jest jednym z najwybitniejszych maratończyków wszechczasów i złotym medalistą olimpijskim, ale po każdym treningu wciąż robi notatki, których ocenia jakość ćwiczeń i wybiera obszary potencjalnego usprawnienia. Podobnie złota medalistka w pływaniu, Katie Ladecki, odnotowuje samo poczucie w skali od 1 do 10 oraz informacje dotyczące odżywiania i jakości snu. Zapisuje też czasy osiągane przez innych pływaków. Pod koniec każdego tygodnia trener przegląda jej notatki i opatruje je swoimi uwagami. Nie chodzi zresztą tylko o sportowców. Kiedy komik Chris Rock przygotowuje nowy materiał, najpierw kilkadziesiąt razy występuje w małych klubach i testuje setki żartów. Zabiera na scenę notatnik i zapisuje, które kawałki są dobrze przyjmowane, a gdzie powinien wprowadzić jakieś poprawki. Kilka najlepszych wyselekcjonowanych dowcipów staje się filarem nowego programu. Znam dyrektorów i inwestorów prowadzących dzienniki decyzji, w których odnotowują najważniejsze decyzje podjęte w danym tygodniu, przemawiające za nimi powody oraz oczekiwane rezultaty. Pod koniec każdego miesiąca albo roku analizują dokonane wybory, aby się przekonać w jakich przypadkach mieli słuszność, a kiedy popełniali błędy. Doskonalenie polega nie tylko na uczeniu się nawyków, ale też na ich usprawnianiu. Proces analizowania i oceniania gwarantuje, że przeznaczysz czas na właściwe sprawy i będziesz wprowadzał korekty kursu, ilekroć okaże się to konieczne. Tak jak Pat Riley, co wieczór korygował starania swoich zawodników. Przecież nie chcesz podtrzymywać nawyku, który stał się nieefektywny. Ja stosuję dwa główne tryby analizowania i oceniania. Każdego grudnia przeprowadzam przegląd roczny, w którym biorę pod lupę minione 12 miesięcy. Oceniam roczne efekty swoich nawyków, zliczając m.in. opublikowane artykuły, wykonane treningi czy nowe miejsca, jakie odwiedziłem. Następnie analizuję postępy lub ich brak, odpowiadając na trzy pytania: pierwsze, co w tym roku poszło dobrze. Drugie, co w tym roku poszło niezbyt dobrze, trzecie, czego się nauczyłem. Sześć miesięcy później, po nadejściu lata, sporządzam raport spójności. Jak każdy popełniam wiele błędów. Raport ten pomaga mi w uzmysłowieniu sobie, gdzie coś poszło nie tak, i motywuje do powrotu na właściwe tory. Traktuję go jako okazję do przeglądu moich fundamentalnych wartości. I zastanowienia się, czy żyłem zgodnie z nimi. Właśnie wtedy przyglądam się swojej tożsamości oraz temu, jak mogę dążyć do stania się człowiekiem, jakim chciałbym być. W rocznych raportach spójności odpowiadam na trzy pytania. Pierwsze: jakimi fundamentalnymi wartościami kieruję się w życiu prywatnym i pracy zawodowej? Drugie. Czy w tej chwili żyję i pracuję zgodnie z moimi zasadami? Trzecie, jak mogę podnieść sobie poprzeczkę na przyszłość? Sporządzenie tych dwóch raportów nie trwa długo, zajmuje mi tylko kilka godzin rocznie, ale są to dla mnie bardzo ważne okresy samodoskonalenia. Zapobiegają stopniowemu obniżaniu lotów, do którego dochodzi, gdy się nie pilnuje, stanowią. Doroczne przypomnienie, bym przyjrzał się mojej pożądanej tożsamości i rozważył, w jakim stopniu nawyki pomagają mi w staniu się człowiekiem, jakim chciałbym być. Wskazują, kiedy powinienem podnieść sobie poprzeczkę i podjąć nowe wyzwania, a kiedy trochę odpuścić i skoncentrować się na podstawach. Ocenianie pozwala też spojrzeć na sprawy z pewnej perspektywy. Codzienne nawyki są potężne ze względu na ich skumulowany efekt, ale nadmierne zamartwianie się powszednimi decyzjami jest niczym przeglądanie się w lustrze z odległości kilku centymetrów. Ujrzesz każdy mankament, lecz utracisz z oczu całość. Będziesz miał nadmiar informacji zwrotnych. Dla odmiany, brak jakiejkolwiek analizy własnych nawyków można porównać do unikania patrzenia w lustro. Nie będziesz zdawał sobie sprawy z łatwych do poprawienia drobiazgów, takich jak plama na koszulce czy drobina jedzenia tkwiąca między zębami. Tu z kolei informacji zwrotnych jest za mało. Regularne analizowanie i ocenianie przypomina patrzenie na siebie z odległości, jaką zwykle zachowujemy, rozmawiając z drugim człowiekiem. Widzisz istotne zmiany, które powinieneś wprowadzić, a zarazem nie tracisz z oczu szerszej perspektywy. Chcesz mieć widok na całe pasmo góra, nie skupiać się na pojedynczych szczytach i przełęczach. Analizowanie i ocenianie to także znakomity czas na ponowne przyjrzenie się najważniejszemu aspektowi zmiany zachowania tożsamości. Jak pokonać nawyki, które Cię ograniczają? Początkowo powtarzanie nawyku jest niezwykle ważnym czynnikiem umożliwiającym zgromadzenie dowodów na posiadanie pożądanej tożsamości. Kiedy już jednak na dobre się z tą tożsamością zidentyfikujesz, te same przekonania mogą powstrzymać cię przed kolejnym etapem rozwoju. Tożsamość, która działa przeciwko tobie, wywołuje coś w rodzaju pychy, która skłania cię do ignorowania swoich słabych stron. I utrudnia prawdziwy rozwój. To jedna z największych wad budowania nawyków. Im świętsza jest dla nas jakaś idea, w sensie jej głębszego związku z tożsamością, tym usilniej będziemy jej bronić przed krytyką. Tak się dzieje w każdej branży. Pedagog ignoruje innowacyjne techniki nauczania i trzymania się starych, sprawdzonych planów zajęć. Zaprawiony w bojach menadżer wszystko chce robić po swojemu. Doświadczony chirurg neguje koncepcję młodszych kolegów. Zespół muzyczny popada w rutynę po wydaniu znakomitego pierwszego albumu. Im bardziej kurczowo trzymamy się tożsamości, tym trudniej jest potem wyjść poza jej ramy. Jedno z rozwiązań polega na tym, by uchronić się przed zdominowaniem przez konkretny aspekt tożsamości. Przytoczę słowa inwestora Paula Grahama: Ograniczaj swoją tożsamość. Im bardziej pozwalasz się określać pojedynczemu przekonaniu, tym mniej będziesz zdolny do adaptacji, gdy zmusi cię do tego życie. Jeśli całą twoją tożsamość zbudujesz na byciu koszykarzem, adwokatem czy kimkolwiek innym, utrata tego aspektu życia cię zniszczy. Jeżeli jesteś weganinem, a zapadniesz na chorobę, która zmusi cię do zmiany sposobu odżywiania, będziesz o krok od kryzysu osobowości. Jeśli zbyt mocno trzymasz się jakiejś tożsamości, stajesz się kruchy. Utrać tę jedną rzecz, a utracisz siebie. W latach młodzieńczych znaczącą częścią mojej tożsamości był sport. Gdy moja kariera baseballowa dobiegła końca, z trudem się odnajdywałem. Jeśli przez całe życie określasz się bardzo jednostronnie i ta strona nagle znika, to kim jesteś? Weterani wojenni i byli przedsiębiorcy mają podobne odczucia. Jeśli twoja tożsamość jest ściśle powiązana z przekonaniem w rodzaju jestem znakomitym żołnierzem, co się stanie po zakończeniu służby? Dla wielu właścicieli przedsiębiorstw. Tożsamość jest nierozerwalnie spleciona ze słowami jestem dyrektorem albo jestem założycielem. Jeśli każdą chwilę poświęcałeś na pracę nad swoim przedsięwzięciem, jak poczujesz się po sprzedaży firmy? Sztuka łagodzenia tego rodzaju utraty tożsamości polega na przedefiniowaniu siebie. W sposób pozwalający zachować ważne aspekty nawet wtedy, gdy Twoja konkretna rola się zmieni. Jestem sportowcem, przemieni się w jestem typem człowieka o silnej psychice i uwielbiającym fizyczne wyzwania. Jestem znakomitym żołnierzem, przemienia się w jestem typem człowieka zdyscyplinowanego, godnego zaufania i świetnego w pracy zespołowej. Jestem dyrektorem, przemienia się w jestem typem człowieka, który buduje i tworzy różne rzeczy. Właściwie dobrana tożsamość może być elastyczna, ale nie krucha. Jak woda opływająca przeszkodę, tożsamość wpisuje się w zmienne okoliczności, a nie działa przeciwko nim. Tę ideę znakomicie oddaje poniższy fragment Księgi Drogi i Cnoty autorstwa Laocji. Człowiek rodzi się delikatny i miękki. W chwili śmierci jego ciało jest sztywne i twarde. Tak samo jest ze wszystkim, strawą, dla przykładu i drzewami, które w okresie wzrostu są wrażliwe i delikatne, a gdy umierają są twarde i suche. A zatem twardość i sztywność należą do domeny śmierci, podczas gdy delikatność i miękkość Towarzyszą życiu. Nawyki mają liczne korzyści, ale ich wadą jest to, że mogą zablokować nas w starych wzorcach myślenia i postępowania, nawet jeśli świat wokół się zmienia. Nic nie jest wieczne. Życie nieustannie się przeobraża. Powinieneś więc regularnie sprawdzać, czy stare nawyki i przekonania nadal ci służą. Brak samoświadomości jest toksyczny. Proces analizowania i oceniania stanowi odtrudkę. Ilustracja szesnasta. Proces dążenia do mistrzostwa wymaga stopniowego kumulowania kolejnych usprawnień. Każdy nawyk bazuje na poprzednim, aż do osiągnięcia nowego poziomu biegłości i opanowania nowych, trudniejszych zadań. Podsumowanie rozdziału. Zaletą nawyków jest możliwość wykonywania czynności bez namysłu, wadą, że przestajemy zwracać uwagę na drobne błędy. Nawyki plus celowe ćwiczenia równe mistrzostwo. Ocenianie i analizowanie to proces pozwalający wraz z upływem czasu zachować świadomość swojej formy. Im bardziej kurczowo trzymamy się tożsamości, tym trudniej jest wyjść poza jej ramy. Atomowe nawyki. Koniec rozdziału 20 Wady tworzenia dobrych nawyków. Podsumowanie. Tajemnica trwałych rezultatów. Jest taka starożytna grecka przypowieść o paradoksie stosu. Przypis zwanego też paradoksem sorytu od greckiego słowa soreites oznaczającego właśnie stos lub stertę. Opowiadająca o wpływie jednego małego działania, jeśli zostanie ono wystarczająco wiele razy powtórzone. Jedna z wersji tego paradoksu brzmi następująco. Czy jedna moneta może uczynić kogoś bogatym? Jeśli dasz komuś stos dziesięciu monet, to nie powiesz, że ta osoba jest zamożna, ale jeśli... Dodasz jedną monetę, i jeszcze jedną, i kolejną. W pewnym momencie będziesz musiał przyznać, że nikt nie może być bogaty, chyba że jest to w stanie sprawić jedna moneta. To samo można powiedzieć o atomowych nawykach. Czy jedna drobna zmiana może odmienić ci życie? Wątpię, abyś doszedł do takiej konkluzji. Ale gdybyś wprowadził następną i jeszcze jedną i kolejną, na pewnym etapie będziesz musiał przyznać, że twoje życie przeobraziło się wskutek jednej małej zmiany. Potęga zmiany nawyków nie wynika z pojedynczej poprawy 1%, ale z tysiąca takich ulepszeń. To stos atomowych nawyków, a każdy z nich stanowi fundamentalną jednostkę składową całego systemu. Na początku drobne usprawnienia często wydają się bezcelowe, bo rozmywają się w większej całości, tak jak jedna moneta. Nie uczyni cię bogatym jedna korzystna zmiana, jak medytowanie przez minutę dziennie, czy codzienne czytanie jednej strony książki, raczej nie przełoży się na zauważalną różnicę. Stopniowo jednak, w miarę jak będziesz nakładał na siebie drobne zmiany, Szale życia zaczną się przechylać. Każde usprawnienie przypomina dodanie ziarna piasku na szale po dobrej stronie, stopniowo przeważające sprawy na twoją korzyść. Ostatecznie, jeśli uda ci się wytrwać, osiągniesz punkt krytyczny. Nagle łatwiej ci będzie przestrzegać drobnych nawyków. Ciężar systemu zacznie ci sprzyjać zamiast działać przeciwko tobie. W tej książce zapoznałeś się z kilkunastoma opowieściami o wybitnych osobach. Była mowa o złotych medalistach olimpijskich, nagradzanych artystach, rzutkich przedsiębiorcach, ratujących życie lekarzach i gwiazdach scen komediowych. Wszyscy ci ludzie wykorzystywali naukowe podstawy drobnych nawyków, by osiągnąć mistrzostwo i szczyty w swojej dziedzinie. Każdą z osób, drużyn i firm, o których pisałem, los stawiał w różnych sytuacjach. Ale ich postępy zasadniczo wyglądały tak samo. Następowały dzięki wprowadzaniu drobnych, konsekwentnych i nieustannych usprawnień. Sukces nie jest celem do osiągnięcia albo linią metę. To system doskonalenia, niekończący się proces ulepszania. W rozdziale pierwszym napisałem: Jeśli zmiana nawyków sprawia Ci trudności, to problem nie tkwi w Tobie. Problemem jest Twój system. Złe nawyki powtarzają się nie dlatego, że nie chcesz się zmienić, ale dlatego, że używasz złego systemu zmiany. Mam nadzieję, że pod koniec tej książki jest dokładnie na odwrót. Dzięki czterem prawom zmiany zachowania dysponujesz już zestawem narzędzi i strategii, których możesz użyć do stworzenia lepszych systemów i kształtowania lepszych nawyków. Czasami nawyk będzie trudny do zapamiętania. I zechcesz sprawić, by był oczywisty. Kiedy indziej nie będziesz miał ochoty się za niego zabrać i odczujesz potrzeba, aby sprawić, by był atrakcyjny. W wielu przypadkach może się okazać, że nawyk jest za trudny i będziesz chciał, by był łatwiejszy. A niekiedy nie będzie Ci łatwo go przestrzegać i będziesz musiał sprawić, by był satysfakcjonujący. Jest to proces ciągły. Nie ma linii mety. Nie ma trwałego rozwiązania. Ilekroć będziesz chciał coś udoskonalić, możesz cyklicznie rozważać cztery prawa zmiany zachowania, aż znajdziesz następny słaby punkt. Spraw, by to było oczywiste. Spraw, by to było atrakcyjne. Spraw, by to było łatwe. Spraw, by to było satysfakcjonujące i tak w kółko. Zawsze szukaj następnego sposobu na poprawienie się o 1%. Tajemnica trwałych rezultatów polega na wprowadzaniu ciągłych usprawnień. To niezwykłe, co możesz zbudować, jeśli nie przestaniesz działać. To niezwykłe, jaką firmę potrafisz rozkręcić, jeśli nie przestaniesz nad nią pracować. To niezwykłe, jaką sylwetkę możesz wypracować, jeśli nie przestaniesz ćwiczyć. To niezwykłe, jaką wiedzę możesz zgromadzić, jeśli nie przestaniesz się uczyć, to niezwykłe, jaką fortunę możesz zdobyć, jeśli nie przestaniesz oszczędzać, to niezwykłe, jakie przyjaźni potrafisz nawiązać, jeśli nie przestaniesz o nie dbać. Efekty małych nawyków się nie sumują, lecz rosną wykładniczo. Na tym polega potęga atomowych nawyków, drobne zmiany. Niezwykłe rezultaty.